czarna dziura. Obiekt o nieskończonej gęstości powstały z martwej gwiazdy o gigantycznej masie. Jedna z największych tajemnic natury i fizyki. Nawet jeśli kiedyś uda się nam obliczyć, co znajduje się w jej wnętrzu, nigdy tego nie zobaczymy. Rok 2041. Laboratorium CERN. Naukowcy opracowali w końcu pojemnik zdolny utrzymać warunki konieczne do podtrzymywania życia mikroskopijnej czarnej dziury. Projekt, który umożliwi ludzkości zbadanie oddziaływania czarnej dziury oraz jej składu z tak bliska. Dzięki zderzeczowi hadronów udało się umieścić dziurę o szerokości 1 bilionowej milimetra. Niemożliwa do zaobserwowania ludzkim okiem. Jednak wciąż ważąca tyle, ile sporych rozmiarów miasto. Za pomocą blokad kontenera naukowcy zdolni są wpuszczać do środka mikroskopijne ilości tlenu. Na tyle, by dziura nie wyparowała. I tak oto, największe dzieło ludzkości w dziedzinie fizyki. Młody naukowiec, przydzielony do zajęcia się dziurą, spoglądał na kontener. Widzi wirujące zagięcie czasoprzestrzeni wokół wręcz niewidocznego punkciku. Niesamowite. Nadchodzi noc. Naukowiec wciąż wpatruje się w kontener. Rozlega się dziwny odgłos. Jakby cichy śpiew. Śpiew rozbrzmiewający w języku, jakiego nikt nigdy nie słyszał. Śpiew bezosobowy. By wyjaśnić to pojęcie, chodzi o śpiew, z którego nie da się wywnioskować, czy wykonuje go kobieta, mężczyzna, dziecko czy starzec. Śpiew bezosobowy. W powyższej sytuacji naukowiec powinien natychmiast zgłosić powyższą anomalię. Jednak nie robi tego. Piękna. By delikatnie zakreślić wam stan człowieka po usłyszeniu czegoś takiego, wyobraźcie sobie, że stoicie przed wrotami nieba. Hurra! Macie pewność, że raj istnieje. Oraz, że dzieli was jedynie kroczek, by do niego wejść. W takiej sytuacji, jak wielu ludzi zignorowałoby dowolną rzecz, jaka dzieje się za ich plecami? A za plecami naukowca nie działo się nic. Stoi i słucha. Przygląda się, jak z wirującej czasoprzestrzeni wyłania się nagie kobiece ciało. Jej głowa, jakby setki tysięcy twarzy wirowały wokół jej karku, niczym czasoprzestrzeń, z której wyszła. Kobieta kładzie dłonie na ścianie kontenera. Patrzy na niego swym miliardem oczu. Na imię jej Ewa. Przeprasza za wszystko, co zrobiła swym dzieciom. Błaga o wybaczenie. Śpiew staje się coraz głośniejszy. Naukowiec podchodzi do pulpitu. Ewa błaga, by pomógł jej zaprowadzić wszystkie swoje dzieci tam, gdzie i ona. Uśmiechając się, mężczyzna uderza pięściami w klawisze. Do wnętrza kontenera dostaje się więcej gazów niż potrzeba. Ewa uśmiecha się swym miliardem ust. Powolnym krokiem wraca do wnętrza anomalii, gdy kontener, nie mogąc pomieścić tyle mocy, zaczyna pękać. W kosmosie nie ma dźwięku. Próżnia nie może go przenieść. Choćby człowiek miał wpaść do wnętrza gwiazdy, nie usłyszałby niczego. Lecz gdyby gwiazda miała pochłonąć ziemię, ludzie przez ostatnią sekundę swego życia byliby w stanie coś usłyszeć. Prawdopodobnie byłby to paraliżujący pisk, świadczący o ekstremalnym przeciążeniu wszystkich funkcji organizmu. Przez ułamek sekundy po tym, jak dziura wydostała się z kontenera, naukowiec również usłyszał pisk, któremu wtórowały paraliżujące, przerażone krzyki z jej wnętrza. Zabierz nas do siebie, mamo. Do wyczekującej nas wszystkich osobliwości.